przynależność do wspólnoty znaczy, żeśmy w jakimś związku i dlatego przez ten związek mamy więcej obowiązków. I choć związek to nie wąski, to niezwykłe obowiązki. Pierwszy z naszych obowiązków to jest dialog w naszym związku. Choć to trudny obowiązek, to pogłębia ten nasz związek. Drugi ważny obowiązek to modlitwa jest małżeńska. Ona scala ten nasz związek. A że z Bogiem też jesteśmy w ścisłym związku, rozmawiamy z Nim codziennie z obowiązku. Gdy czytamy Pismo Święte, choćby też i z obowiązku, pogłębiamy swe relacje z Panem Bogiem, z którym to jesteśmy w związku. Gdy brakuje dyscypliny i nastaje chaos w związku, to regułę życia trzeba podjąć w swoim związku z obowiązku. A na koniec morał będzie: bardzo trudno jest żyć w takim związku, gdy się wszystko wykonuje w swoim związku z obowiązkiem.